Przepraszam za chwilę zwłoki, ale produkcja dyplomów, a jest ich bardzo dużo dla Was, ponieważ jury doceniło Wasz wysiłek włożony w przygotowanie dzisiejszej uroczystości, dlatego troszeczkę się jesteśmy opóźnieni. Proszę Państwa, Europy nie należy się bać. Europę trzeba zrozumieć, a żeby Europę zrozumieć, to trzeba poznać nie tylko jej kulturę, ale również jej język. Z historii biblijnej pamiętacie, jak można było bardzo łatwo ludzi poróżnić. Wystarczyło po prostu dać im różne języki. W tej chwili idziemy w innym kierunku. Idziemy właśnie w kierunku zrozumienia tych języków i docenienia ich roli we współczesnym świecie, we współczesnej Europie. Chciałbym bardzo serdecznie powitać przedstawicieli starostwa powiatu łowieckiego, pana starostę Bogusława Szewca. Oraz przedstawiciela infrastruktury starostwa łowieckiego, pana Mariusza Mędek. I żeby nie przedłużać, przechodzimy do ogłoszenia wyników. Rozpoczniemy od nagrody indywidualnej starosty powiatu lwóweckiego dla osoby, która największe wrażenie wywarła na jury. Tą osobą jest Agnieszka Szpargała. I również od organizatora, głównego organizatora, nauczyciela naszej szkoły, od ambasady francuskiej, która przysłała nam książeczki, otrzymasz nagrodę indywidualną. Bardzo proszę o wręczenie. Myślę, panie starosto, że z przyjemnością teraz posłuchamy występu Agnieszki. Of a probable outcome.
Nad ludzkim życiem, nad przemijaniem. I przechodzimy do wyników w dziale Poezja mówiona. Trzecie miejsce i dyplom dla Edyty Karskiej Zespołu Szkół Zawodowych z Gorzelec. Bardzo proszę do nas. Za drugie miejsce dyplom dla Karoliny Kokoszki z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych Rakowice Wielkie. Prosimy Pani Karolinę do nas. I pierwsze miejsce w kategorii Poezja mówiona, dyplom dla Barbary Karczewskiej z Zespołu. I bardzo proszę dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach, pana Jana Czyczelskiego, o wręczenie dyplomów.
Jeżeli na sali jest opiekun Karoliny Kokoszki, to bardzo proszę o odbiór dyplomu przez opiekuna. I serdecznie również jeszcze proszę pozostać, tutaj na scenie. Również nagrody indywidualne ufundowane przez Ambasadę Francji w Polsce wręczy nasz nauczyciel. Również pierwsze miejsce wystąpi przed Państwem i oddaję mikrofon. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps a better climb because it was grassy and wanted to wear those for that. The passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in leaves no stem had trodden black. I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. Dziękuję ślicznie. Poezja śpiewana. Trzecie miejsce. I ponownie zapraszam tutaj na scenę Agnieszkę Szpargałę ze Zespołu Szkół Agrobiznesu Bolków. Drugie miejsce. Zespół Szkół Ogólnokształcących Żary i Marta Proćków, prosimy do nas. I pierwsze miejsce w kategorii poezja śpiewana Barbara Karczewska. Wręczenie dyplomów poproszę dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Główku Śląskim, pana Tadeusza Dzierzyca. I tradycyjnie już książki ufundowane przez Ambasadę Francji w Polsce. I również poproszę zdobywczynię pierwszego miejsca. Czy ja bym mogła prosić o to, żebyśmy zaśpiewali pod koniec? Czy nie? Nie, no dobra, no to zaśpiewamy teraz. To już byś za dużo chciał. I ache in the places where
Oh, Molly, that's good. Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coming all night long. A carpet rolls above me in the Tower of Song. Kabarety. Trzecie miejsce i dyplom dla reprezentacji szkoły Zespołu Szkół Zawodowych z Zgorzelec. Proszę przedstawiciela szkoły tutaj do mnie na scenę. Drugie miejsce w kategorii kabaret dla reprezentacji szkoły Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych Rakowice Wielkie. I prosimy przedstawiciela. I pierwsze miejsce w kategorii również dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych Rakowice Wielkie i również proszę przedstawiciela tego kabaretu tutaj na scenę. I niestety do jury mam pytanie, ponieważ mam pewien problem. Które miejsce jest w jakim języku? Bardzo proszę o skonfrontowanie, ponieważ nie mam tutaj w dyplomie tego oznaczenia. Uzyskał kabaret w języku francuskim, natomiast drugie miejsce kabaret w języku niemieckim. I bardzo serdecznie proszę naszego wielkiego przyjaciela szkoły i przyjaciela młodzieży, który od wielu lat współpracuje z naszą szkołą, o wręczenie nagród pana Doroszewskiego. Bardzo prosimy, panie Benedykcie. Proszę jeszcze poczekać chwileczkę. I wręczenie pamiątkowych książek.
Dziękujemy serdecznie i zapraszamy kabaret Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Brakowicach o przedstawienie swojego spektaklu. Le groupe Les Idées Bizarres vous dit un grand, grand, grand bonjour. Nous allons vous présenter le cabaret de la petite sœur tricoteuse de la maison des filles de tous.
Chciałoby się rzec, o te zakonnice, nie takie one, no to święte są. Słuchaj, przystępujemy do następnej kategorii, która chyba, no, potężne wrażenie przynajmniej na mnie wywarła, mianowicie sztuki teatralne. Trzecie miejsce w tej kategorii, zespół szkół agrobiznesu Polków. Prosimy przedstawiciela tutaj. Drugie miejsce, zespół szkół ekonomiczno-technicznych Rakowice Wielkie i również prosimy przedstawiciela tutaj. I pierwsze miejsce. I wielkie brawa, naprawdę wielkie brawa, bo sztuka była przepiękna, dla reprezentacji szkoły, zespołu szkół zawodowych Złotoryja. I bardzo proszę pana Christophe'a Simon o wręczenie nagród. Dziękujemy serdecznie panu Christophe'owi oraz nagrody książkowe ufundowane, przypominam, przez ambasadę Francji w Polsce. Natomiast ten oto kompakt został ufundowany przez ambasadę angielską również w Polsce. I nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić państwa na przedstawienie spektaklu w wykonaniu uczniów zespołu szkół zawodowych ze Złotoryja.
Have you ever drunk real water? When you breathe and drunk, there are your imagination.
there. The sources said that here was a dining room a few years ago. I don't tolerate.
myśli spektakl i przechodzimy do następnej kategorii, zespoły wokalno-muzyczne. Za zajęcie trzeciego miejsca zespół szkół elektronicznych Bolesławiec i prosimy przedstawiciela. Za zajęcie drugiego miejsca zespół szkół ekonomiczno-technicznych Rakowice Wielkie i bardzo proszę przedstawiciela. I pierwsze miejsce zespół szkół zawodowych z Zgorzelec. Prosimy do mnie. A o wręczenie dyplomów oraz książek bardzo proszę przedstawiciela infrastruktury powiatu lwóweckiego, pana Mariusza Mendochę. Prosimy bardzo, panie Mariuszu. Pierwsze miejsce i Zgorzelec. Prosimy bardzo tutaj może z tej strony mnie. Jeżeli chcecie cały zespół, prosimy cały zespół na scenę. I tak was zaraz czeka występ. I przedstawiciel zespołu, proszę o odebranie dyplomu. Drugie miejsce zespół szkół ekonomiczno-technicznych Rakowice i Asia. I trzecie miejsce zespół szkół z Bolesławca. Prosimy o wręczenie. I poproszę jeszcze pana Bogusława o wręczenie nagród książkowych. Dziękuję Rakowicom i Bolesławcowi, natomiast Zgorzelec zapraszam do występu. They say everybody.
przyjęcie. Było naprawdę bardzo przyjemnie. Dziękujemy wszystkim organizatorom. Ale śpiewacie na. Gratulujemy serdecznie przedstawicielce Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Żar. Dziękujemy serdecznie. I również poproszę pana Bogusława Kuźlika o wręczenie nagród książkowych.
za zajęcie czwartego miejsca. Za całokształt dzisiejszej prezentacji poproszę tutaj na scenę zespół szkół agrobiznesu Bolków. I poproszę również pana Bogusława Koźmika o wręczenie nagród książkowych. I w międzyczasie również za zajęcie czwartego miejsca tutaj jury z dokładnością do 10 punkta ustaliło, że czwarte miejsca ex aequo oprócz szkoły z Bolkowa zajmie szkoła ze Złotoryi. Bardzo proszę, Złotoryi. I jeszcze pamiątkowe ujęcia. I dziękujemy serdecznie panie Dominik oraz dziękuję serdecznie przedstawicielom szkół. A na scenę tutaj do mnie bardzo proszę profesora Uniwersytetu Lubuskiego z Zielonej Góry, przewodniczącego jury, pana Jacka Kędziorę. Bardzo proszę, panie Jacku, do nas. Dwa słówka w imieniu wszystkich jurorów. Szczerze mówiąc, byliśmy wielce zakłopotani, podejmując decyzję. Stąd niektóre z nich może i były kontrowersyjne, ale czuliśmy na szczęście na plecach oddech sali i mamy świadomość, że pewne rzeczy mogły być zaskakujące. Nagrodę starosty miasta Lwówek Śląski przyznaliśmy szansonistce, która de facto w kategorii piosenek otrzymała trzecią pozycję, ale wzbudziła u nas najwięcej kontrowersji. W związku z tym, zważywszy na wyśrubowany poziom europejski, powiedzmy sobie szczerze, artyzm, język na najwyższym poziomie. Byliśmy tu dzisiaj kawałkiem Europy. 100% wszystkim uczestnikom gratulujemy, najlepszych premiujemy. Serdecznie brawa za pracę jury dzisiaj. I po odbiór pucharu za trzecie miejsce w pierwszym przeglądzie artystycznym szkół średnich Euroregionu Nysa poproszę przedstawiciela Zespołu Szkół Elektronicznych z Bolesławca. Za zajęcie drugiego miejsca w pierwszym przeglądzie artystycznym szkół średnich Euroregionu Nysa Zespół Szkół Zawodowych z Gorzelec. I prosimy. Coś wasza koleżanka tutaj dzisiaj bardzo często ze Zgorzelca na scenie występuje. To wróży jej karierę. I pierwsze miejsce w pierwszym przeglądzie artystycznym szkół średnich Euroregionu Nysa Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych.
serdecznie podziękować wszystkim za pomoc w zorganizowaniu, a szczególnie naszemu profesorowi, panu Bogusławowi Kuzikowi, bez którego to by się nie odbyło. Nie byłoby tego przeglądu, nie spotkalibyśmy się tutaj wszyscy razem. Mam nadzieję, że za rok będzie nas więcej i więcej wygranych. Dziękuję. Asia, dziękuję serdecznie. I pamiątkowe jeszcze ujęcie. Dziękujemy serdecznie panu Jackowi, dziękujemy młodzieży. Proszę Państwa, zanim pierwszy przegląd oficjalnie będzie zamknięty, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, bez których dzisiejsze nasze spotkanie nie miałoby miejsca, a szczególnie Starostwu Powiatowemu w Lwówku Śląskim, Zakładowi Dolbis z Leśnej, Szkółkarstwo Zdzisław Gonczar z Płakowic, który właśnie użyczył na dzisiejsze spotkanie przepiękne drzewka. Gminnemu Ośrodkowi Kultury z Lwówka Śląskiemu i jej przewodniczącemu panu Tadeuszowi Cierzycowi, ambasadom francuskim i angielskim, ale szczególne podziękowania chciałbym skierować do jury. Ja wiem, że to kłopot był dzisiaj przyjechać do tej małej miejscowości gdzieś położonej u podnóża Lizerów, ale myślę, że Państwo mile tutaj z nami spędziliście dzisiaj czas. Również szczególne podziękowania już były kierowane do pana Bogusława Kuzika, pomysłodawcy tej dzisiejszej imprezy, ale również chciałbym podziękować osobiście panu Józefowi Łączowi i panu Pawłowi Majdańskiemu za obsługę techniczną. Bardzo wiele pracy dzisiaj. Proszę Państwa, to był pierwszy przegląd. Myślę, że nie będzie ostatni. Dołożymy starań, by za rok znowu w tej sali spotkać się w takim gronie, a może i większym. Dziękuję serdecznie Państwu i do zobaczenia za rok.